Witamy, a gościem jest były rzecznik PIS, poseł Prawa i, pra Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, zima wróciła. Na początku przyszłego tygodnia mamy mieć kilkunastostopniowe mrozy. Sprawdzał pan prognozę pogody na czwartek, na 11? Zima wraca, rzeczywiście. Mają przyśmrozy, niestety podobno nie śnieg. Jak już mieć, to lepiej komplet. Nie, jeszcze nie sprawdzałem. No, powiem panu, że troszkę zima ma odpuścić 11 w czwartek, tak jakby na wasze zamówienie. Organizujecie wtedy protest w obronie mediów publicznych. Jakiej frekwencji się spodziewacie? To będzie ogromne morze ludzkich głów, czy takie tylko jeziorko? Samo miejsce, gdzie odbywa się manifestacja, nie jest jakieś ogromne, ale myślę, że będzie szczelnie wypełnione. Myślę, że frekwencja będzie jak najbardziej zadowalająca, a temperatura na pewno będzie wysoka. Ale 10 tysięcy, 100 tysięcy ludzi, tysiąc? Mówi Pan to tak jakoś orientacyjnie? No bo organizujecie w końcu ten protest? Macie jakieś przewidywania? Myślę, że kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób tak to spokojnie można przewidywać. Czy pogratulował pan już kolegom z partii, że najpewniej nie pójdą do więzienia jednak? To nie jest kwestia gratulacji. To jest kwestia przede wszystkim przestrzegania prawa i jest skandalem, że mamy do czynienia no, z jego łamaniem na kilku poziomach, a przynajmniej nieprzestrzeganiem, zarówno jeśli chodzi o prezydenckie ułaskawienie, jak również jeśli chodzi o to, co robi marszałek Hołownia w kwestii mandatów. Wczoraj wczoraj bardzo bezwzględnie został, zostało to ukazane w orzeczeniu Sądu Najwyższego, jak również sam fakt, że jest to próba de facto ukarania kogoś za walkę z korupcją. Uważa pan, że jesteście w stanie z tym jakoś walczyć, temu przeciwdziałać, skoro twierdzicie, że to jest tak jawne łamanie prawa? No Mariusz Kamiński mówi, że jest gotowy właściwie na to, żeby za krat prowadzić działalność polityczną. No, minister Kamiński jest człowiekiem honorowym, jest człowiekiem odważnym, jest przede wszystkim człowiekiem krystalicznie uczciwym. Jestem przekonany, że oczywiście jest na to gotów, tak jak, tak jak mówi, ale przecież to nie o to chodzi, żebyśmy mieli w Polsce więźniów politycznych. Na razie odwołanie ministra Wąsika zostało. No, pozytywnie rozpatrzone przez Sąd Najwyższy. Rozumiem, że, trw, że trwają prace nad, nad rozpatrzeniem odwołania pana ministra Kamińskiego. No, będziemy po prostu patrzeć, jak sytuacja się rozwija. Za chwilę do tej sprawy wrócimy, bo Radosław Fogiel zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas na portalu rmf24.pl i w aplikacji rmfon. A zapytam za chwilę między innymi z tego, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości cieszą się z kontynuacji programów y, społecznych y, tak. za nowej władzy. Panie pośle, jak pan się czuje jako obywatel państwa, w którym y, tak naprawdę toczy się polityczna wojna o to, jaki skład sędziów będzie orzekał w sprawie polityka jego ewentualnego pójścia do więzienia? Czy pan się nie zgodzi z takim opisem tej sytuacji? A... Trochę się nie zgodzę, bo uważam, że to nie jest kwestia toczącej się politycznej wojny o skład, to jest kwestia tego, że... A to nie jest tak, że z góry wiadomo, który skład, czy mówiąc bardziej brutalnie, czyj skład to orzeknie? Składy sędziowskie są co do zasady w Polsce losowane. Rzeczywiście, wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją niezwykłą, z kuriozalną wypowiedzią marszałka Hołowni, który publicznie przyznał się, że no, próbował chyba wywrzeć presję czy wyrazić co najmniej swoje oczekiwanie co do, co do składu sędziowskiego. Coś takiego nie powinno mieć miejsca w ogóle. Ta cała sytuacja jest karygodna. Marszałek zamiast skierować pismo po prostu na biuro podawcze, to najpierw sam sobie wybiera izbę Sądu Najwyższego, którą chciałby. No ale jeśli to jest losowane, to co za różnica, która to, która to izba będzie orzekać? No, jest dość oczywiste, że powinna to orzekać Izba Spraw Izba Kontroli i Spraw Nadzwyczajnych, ale niezależnie od mojej na ten temat opinii, niezależnie od opinii pana marszałka Hołowni na ten temat, powinien po prostu skierować sprawę czy na biuro podawcze, czy do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo to jest decyzja wewnątrz sądu. A zamiast tego wysyła swojego urzędnika, szefa swojego gabinetu, który przekazuje. Dokumenty trybem jakimś pozaadministracyjnym, właśnie nie na dziennik podawczy, konkretnemu sędziemu, konkretnemu prezesowi Sądu Najwyższego, samo to jest, jest czymś niedopuszczalnym. A później jest już tylko. Później jest już tylko lepiej. Ten, to, 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 to wczorajsze orzeczenie nie zostawia suchej nitki na decyzji na decyzji marszałka i to w kwestiach proceduralnych, i w kwestiach merytorycznych. Ale to wie pan, jak wasi przeciwnicy tłumaczą tę gorliwość w próbie, że tak to ujmę, umieszczenia w więzieniu waszych kolegów partyjnych, że chodzi o to właśnie, żeby sprawiedliwości stało się zadość, żeby to ułaskawienie się nie spełniło i żeby ludzie, w sprawie których zostały orzeczone wyroki, znaleźli się za kratami. No to byłby to jakiś precedens politycy za kratami jednak w Polsce. No Przede wszystkim jest to element nagonki politycznej, co tego nie ma wątpliwości. Druga sprawa jest taka, że całe to, cała konstrukcja prawna jest i sam werk jest Mocno wątpliwy, bo warto tutaj powiedzieć o kilku sprawach, które się tak często do opinii publicznej nie, nie, nie przebijają, bo przecież niezależnie od tego, że uważamy, że w związku z ułaskawieniem przez prezydenta ten proces. Ja tak, macie wątpliwości co do nie? samego wyroku. No a druga strona z kolei ma wątpliwości wobec ułaskawienia. Nie, nie, ale to już mówię, już, już mówię, panie redaktorze, niezależnie od tego, że. Ułaskawienie prezydenta kończy sprawę, więc cała ta próba kontynu kontynuacji tego. Procesu jest, jest niepoważna i niezgodna z prawem, to w drugiej instancji upad zarzut dotyczący rzekomego braku informacji o korupcji, upad zarzut podżegania do korupcji, nic się z tego nie potwierdziło. Ten wyrok był wydany przez sędziego Łączeskiego, no niestety kierowanego własnymi sympatiami politycznymi. Zostały w zasadzie dwa zupełnie kontrowersyjne, a No to i, poważne i, oskarżenie, to przesłanie. odważa pan, no, odważa pan niezawisłość sędziego. Przepraszam bardzo, a cała ta późniejsza historia z sędzią Łączewskim i kimś, kto rzekomo według słów sędziego, czego później nic nie potwierdziło, miał się włamać na jego konto, gotowość deklarowana przez osobę obsługującą to konto do aktywności politycznej, wie pan, panie redaktorze, no to wszystko, to wszystko bardzo wiele wątpliwości nastręcza, ale sam pan powiedział, że nasi konkurenci polityczni, to przecież nie moje słowa, chciały, chcieliby, żeby żeby, żeby to ułaskawienie było nieważne. No więc jeżeli ktoś wychodzi z takich przesłanek, to znaczy, że na zimno z premedytacją chce łamać prawo, bo prezydent ma prawo łaski, jest to prerogatywa prezydenta, nie podlega żadnej weryfikacji, żadnej kontroli, ograniczeniom jest opisana w konstytucji. Prezydent zastosował prawo łaski. Komentarze, komentarze do Konstytucji mówią jasno, że nawet w sytuacji nieprawomocnego skazania prezydent może zastosować prawo łaski. I to powinno kończyć sprawę. Ktokolwiek próbuje prawo łaski obchodzić, łamie prawo, łamie Konstytucję. No, opozycja twierdzi, że to prawo łaski nie, mogłoby być, nie może być skuteczne przed wydaniem ostatecznego wyroku w tej ja sprawie. Więc powtarzam. Są nawet komentarze prawników, komentarze do, 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 do instytucji prawa łaski, które mówią przeciwnie. No zresztą nie ma żadnych ograniczeń w zapisie konstytucyjnym dotyczącym prawa łaski. To samo mówi we wczorajszym orzeczeniu Sąd Najwyższy, rozpoznając odwołanie od postanowienia marszałka dotyczące wygaśnięcia mandatu poselskiego. Więc oczywiście nasi konkurenci polityczni mogą mówić różne rzeczy, ale nie mają racji, wie pan panie redaktorze, to są to informacje dostępne publicznie. To ja jako nieprawnik nie oferuję panu jakiejś bardzo rozbudowanej analizy prawnej. Ja po prostu czytam to, co jest dostępne publicznie i jest to dość jasne. Wspomina Pan już, wspomniał Pan już kilka razy o marszałku Sejmu, no, z, powiedzmy, z umiarkowanym uznaniem mojego działania się Pan wypowiada. Przy okazji w wybryku posła Brauna miał Pan utarczkę, nazwijmy to, z Szymonem Hołownią taką. Jakaś kara Pana spotka za to, bo marszałek zapowiadał. Jakieś dyscyplinarne działania w tej kwestii? Ja nie bardzo miałem utarczkę. To pan Marszałek chyba próbował mieć utarczkę. Ja jedynie stwierdziłem to, co. No według niego oskarżył. Regulamin... Oskarżył go pan raczej niż stwierdził. Nie, nie, panie redaktorze. Poinformowałem pana marszałka zgodnie z zapisami regulaminu Sejmu. Każdy może to sprawdzić. I regulamin Sejmu t, y, mówi jasno, że marszałek jest odpowiedzialny za porządek na terenach należących do Sejmu, nie tylko w sali obrad, ale w. Na całości przestrzeni należącej do Sejmu. To jest dosłownie wyimek z regulaminu Sejmu. Dobrze, zostawmy ja to, bo to nie będziemy ja dyskutować, marszałek czy marszałek był w stanie był w stanie te gaśnicę jakoś tam z rąk pana posła Brauna wyrwać. Ja chciałem zapytać, czy, jakaś jest dalszy, czy jest jakiś dalszy ciąg tej sprawy? Pan marszałek oburzony faktem, że nie jest tylko, że rolą marszałka nie jest tylko gwiazdożenie w mediach, ale również realna praca. Realna odpowiedzialność, zagroził mi Komisją Etyki. Na razie nie dostałem żadnych mhm. na ten temat informacji. Rozumiem. Nie wiem, jak sprawa się e, potoczy. Niezależnie od wszystkiego, uważam, że e, po pierwsze, nie zrobiłem nic, co kwalifikowałoby się do komisji etyki, bo powtarzam, cytowałem w zasadzie zapisy regulaminu. Po drugie, no, to jest decyzja pana marszałka, Zrobi, jak będzie uważał. Skoro mówimy o pośle Brownie, no wszyscy pamiętamy, zgasił świece hanukowe. teraz się chwali, że podpisuje wspomniane gaśnice raczej niż. Księdze. Książki. Na gruncie takiej, powiedzmy, no, kontrowersyjnie pojętej obrony polskości, chyba mu pozazdrościli popularności, pewien satyryk, pewien dziennikarz, są te żarty o obozie koncentracyjnym, o jakichś tatuażach, o chipach i tak dalej. No i to są, mówią to ludzie, którzy są kojarzeni, delikatnie mówiąc, z waszym obozem politycznym. Jak pan te wypowiedzi skomentuje? Panie niektórzy są kojarzeni. Poseł Brown z kolei jest kojarzony z tym, że odwalił brudną robotę za platformę, kiedy trzeba było zaatakować panią Marszałek Witek na pierwszym posiedzeniu tego Sejmu, niezależnie od wszystkiego. I czy mówimy o ataku na obrzędy religijne każdej każdego wyznania, czy mówimy o jakichś żenujących komentarzach. No, stanowisko moje jest jasne, to są czy nie do obrony, no, no, b, 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 tragedia II wojny światowej, Holokaust, obozy śmierci, w których zginęły miliony Polaków, miliony również obywateli żydowskich polskiego pochodzenia, no, to, nie są, to nie są kwestie, które można lekce sobie ważyć i po prostu no, to są słowa, no, które paść nie powinny i, i, i tyle, i na tym trzeba temat zakończyć. Dobrze, zakończmy go wobec tego, ale poruszmy jeszcze temat zbliżony, dotyczący pewnych zachowań, pewnego stylu na, uprawianego na forum publicznym na oczach Polaków, milionów. Szef pana partii mówił, że nie widział gestu Kozakiewicza, pana posła Kamińskiego. Pan mówi, że to w sumie nie jest jakiś specjalny problem, że eksminister w Sejmie pokazuje gest Kozakiewicza. To był, nazywając to wprost, tak bardziej kolokwialnie, wał uzasadniony, Pana zdaniem? Czy w ogóle taki gest to jest coś, co się mieści w kanonie parlamentarnych zwyczajów, Pana zdaniem? To jest przede wszystkim pytanie do samego ministra Kamińskiego. Jeśli chodzi o pana profesora Kaczyńskiego, to on po prostu ma ten komfort, że nie musi żyć każdym, każdą jednodniową aferką, których przewija się przez polskie media bardzo wiele, bo na szersze, szerszą strategię jego jako szefa Prawa i Sprawiedliwości to specjalnego wpływu. E, Dobrze, nie, w porządku. A... Ja, nikt a... chyba nie to... mówi, że, że tak naprawdę widział yy, prezes Kaczyński ten gest. Ja chciałbym zapytać, yy, jaka jest pana ocena? Pana to nie bulwersuje? No bo, bo jest takie określenie, moja choćby ocena, jak ocena, słowa nieparlamentarne, tak, zachowania nieparlamentarne. Parlament powinien być chyba miejscem, który daje przykład masom, a tutaj ten przykład taki jest wątpliwy. Moja ocena, moja ocena jest taka, że minister Kamiński i minister Wąsik są ofiarami prześladowań politycznych, są ścigani sądowo z uwagi na swoją działalność polityczną, z uwagi na to, że walczyli z korupcją. Jest e, przy tej okazji naginane albo wręcz łamane prawo, jest ignorowane prawo łaski e, Czyli należy, zmierza Pan do tego, że na należy to zrozumieć. Nie, chodzi mi o to, że to jest klus prawy. Nie to, czy, co ktoś zrobił, co ktoś powiedział, co ktoś pokazał, tylko klus prawy. Wiem, ale to taki, o, tym, że, o tym miał Pan możliwość już mówić. No, a teraz pytam o, o sam gest. Ale dlatego mówię. Y, mniej, mniej ważny jest y, sam gest. Od istoty sprawy i o tym trzeba mówić. Trzeba mówić o tym, że nie można negować kompetencji, prerogatyw prezydenta, nie można ścigać ludzi za. Dobrze, nie zmuszę pana odpowiedzi korupcji, na pytanie, no bo jak miałbym to a zrobić? Innych, którzy, a innych, którzy mają zarzuty korupcyjne, czy mogą mieć zarzuty korupcyjne, wysyła się do Parlamentu Europejskiego, jak w przypadku byłego ministra. Dobrze, Platformy. zostawmy parlament, przenieśmy się do mediów publicznych. Tylko bardzo pana proszę, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Nie mówił mi o pułkowniku Sienkiewiczu teraz, tylko odpowiedział na pytanie, czy, czy protest w siedzibach mediów publicznych wygasa? W siedzibach mediów publicznych nie odbywał się żaden protest. Znaczy, no tak, no, interwencja poselska i do no, próba jakiegoś blokowania, kontrolowania. Wraz z moimi kolegami, kontrolowania, koleżankami podejmowaliśmy, podejmowaliśmy szereg interwencji w, zarówno w telewizji polskiej, jak i w polskiej agencji prasowej w odpowiedzi na nielegalną próbę przejęcia tych mediów przez obecną władzę. Minister Kultury nie ma prawa, niestety, stosować uchwał o radiofonii i telewizji, nie ma prawa nie stosować uchwały o PAP, nie ma prawa y, powoływać y, poza radą mediów narodowych, zarządów i rad nadzorczych tych spółek i tego dotyczyły nasze Nasze, nasze interwencje poselskie, sprawa jest rozwojowa, wczoraj się dowiedzieliśmy, że prokuratura zabezpieczyła monitoringi. to chodzi o tą fizyczną możliwość, niezależnie od ich od bezskuteczności tych działań, ale chodzi o fizyczną możliwość odbycia trzech rad nadzorczych i trzech walnych zgromadzeń w ciągu 107 minut, które były między przyjęciem uchwały przez Sejm, również nie będącą w Sejm właściwą podstawą prawną, a północą. Mamy informacje z prokuratury, że podobno minister Bodnar zwrócił się o bezpośredni nadzór nad tym śledztwem. To z kolei stawia wątpliwości co do łączenia mandatu senatora z bezpośrednim wykonywaniem działań prokuratorskich. No na pewno ta i na pewno kiedyś odpowiedzialni będą musieli za to wszystko stanąć przed niezawisłym sądem, więc niezależnie od tego, czy interwencje będą prowadzone, czy nie. No bo prowadzimy je wtedy, kiedy są potrzebne, ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Czyli y, ta interwencja poselska powoli zmierza do końca, jeśli chodzi o, o obecność posłów w siedzibach mediów publicznych? Znaczy ona będzie trwała, mm -hmm. będą trwały interwencje, no to jest narzędzie poselskie, tak długo jak to jest y, y, potrzebne. Sp sprawdzaliśmy dokumenty, sprawdzaliśmy umocowania ludzi podających się za, różne, y, za członków różnych y, gremiów y, w mediach publicznych. Ale to już niekoniecznie y, będzie tutaj... taka stała obecność posłów, rozumiem? To wszystko jest, to wszystko będziemy o tym wszystkim decydować w zależności od potrzeby, bo tak jak mówię, to, to jest każda z tych interwencji oparta jest na merytorycznych przesłankach, ale równocześnie równocześnie przecież organizujemy właśnie to, od czego zaczęliśmy, czyli protest, protest przeciwko łamaniu prawa, łamaniu zasad demokracji, przeciwko niszczeniu pluralizmu. 11 stycznia, godzina 16. Wszystkich, bardzo Rozumiem, że, że te formy protestu jakoś tam ewoluują w kwestii mediów publicznych. Zgodzi się pan na pewno, że dziennikarstwo to służba, tak samo zresztą jak polityka. W związku z tym, proszę powiedzieć, czy pana zdaniem dziennikarze w telewizji publicznej byli wynagradzani adekwatnie? Chodzi mi o tych no, nielicznych tak naprawdę dziennikarzy, którzy pełnili. Fu kluczowe funkcje w miejscach, w których mogli mieć wpływ na treść programów informacyjnych. Wie panie, nie chcę być nierecenzentem niczyich wynagrodzeń, bo to, bo to nie jest moją rolą. Wiemy, że od zawsze gwiazdy mediów, zwłaszcza gwiazdy telewizji, ci najwięksi, najważniejsi, najbardziej rozpoznawalni dziennikarze, zarabiali wielkie pieniądze. No, wiele lat temu Polskę obiegała informacja o ponad 20 milionach Tomasza Lisa. No i tak to wygląda no ale to bardzo mocno krytykowaliście wtedy te uposażenia. W ogóle mam wrażenie, że szliście do władzy kiedyś z postulatem takiej służby i skromności, a później się pojawiły te tłuste koty. Nikt te, te zarzuty jak pieniędzy, jak Tomasz list o, 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 o tym e, takich jak były pisane w kontekście Tomasza Lisa, nikt takich pieniędzy e, nie zarobił e, uważam jedynie i też daliśmy temu wyraz e, projektem ustawy dotyczącym jawności e, i zarobków i, i stanu posiadania. E, proponujemy tam rozszerzenie e, tych przepisów również na ludzi mediów publicznych, również na spółki skarbu państwa, spółki komunalne. Uważamy, że skoro... Uzurpatorskie władze TVP postanowiły ujawnić te kontrakty, bo to oczywiście jest jeszcze wątpliwe na kwestii, na, na gruncie, na gruncie, na gruncie na tajemnic półki, na gruncie RODO, ale to, 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 to zupełnie inna dyskusja. Skoro postanowiły ujawnić te zarobki, to chcielibyśmy, żeby zarobki wszystkich pełniących te lub podobne funkcje były jawne i wtedy będziemy mogli oceniać. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do Waszej porażki wyborczej, chociaż to już są zamierzchłe czasy, tak się dużo dzieje w polityce. Myśli Pan, że te jany, milionowe, wielomilionowe panaże w zarządach banków, koncernów z udziałem Skarbu Państwa przyczyniły się jakoś do Waszej porażki? Opozycja miała te akcje o tłustych kotach. Panie redaktorze, ja jednak będę się upierał, że partia, która zdobywa najwyższe procentowe poparcie ale nie rządzi, i najwięcej, no. mhm. najwięcej głosów, jednak zwycięża w wyborach. Oczywiście po wyborach ym, możliwe są różne scenariusze, tak jak w Polsce, ale jednak jest to partia zwycięska. Tego, Dobrze, ale to nie od, to takie Ale miało to, miało to wpływ na wasz wynik wyborczy, na wasze nie... zwycięstwo perusowe czy nie? Jeśli chodzi, jeśli chodzi, o zarobki w spółkach Skarbu Państwa, to przecież Prawo i Sprawiedliwość nowelizując ustawę tak zwaną kominową zaraz na początku swoich swoich rządów realnie obniżyło te zarobki w stosunku do tego, co było wcześniej prezes Orlenu zarabia dziś dużo mniej niż jego poprzednik zarządów. Ale to przyznaje w, pan, że mogło zaszkodzić, tylko mogło bardziej, gdyby nie te ograniczenia. Nie, mówię, mówię o tym, co jest co jest najważniejsze. Na, na taki, a nie inny wynik złożyło się pewnie, złożył się pewnie cały szereg przyczyn, ale równocześnie wspomniał Pan o tłustych kotach, równocześnie trzeba piętnować hipokryzję. Członkiem, już o tym wiemy, członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, no, z nominacji no, rządzącej koalicji, która miała usta pełne frazesów o odpolityczności, w spółek i rad nadzorczych została radna Warszawy, skarbnik warszawskiej platformy. Więc, A to e, szef gabinetu politycznego pan. ministra Kierwińskiego. To się nie mieści w jakichś ramach nadzoru nad spółką? Ale ja nie mam. Bo to nie żona czy siostra, prawda? Ale przepraszam, ja nie mam nic przeciwko nadzorowi nad spółką, ale to nie ja zapisywałem w swoich programach, w swoich konkretach, że nie będzie tam ludzi związanych z polityką, partiami politycznymi. To Marszałek Hołownia mówił, że nie będzie w radach nadzorczych nikogo od Hołowni, od Kosiniaka. To, to są jego słowa, to, to nie są moje słowa. To, to, to nie ja tu jestem hipokrytą, tylko oni. Panie pośle, na koniec, bo czas nas goni niestety, chciałem zapytać Pana, no bo miesiąc pierwszy tej nowej władzy mija, minie już nie, niedługo. Co się Panu podoba w polityce Donalda Tuska, oprócz powiedzmy tego, co było Wasze, czyli 800 plus i 13 i 14? Cieszę się, że pan redaktor podkreślił, że są to rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości, a te, bo A, kilka dni a z rozwiązanie nowej władzy coś się panu podoba? Kilka dni temu, ale to warto to, to, to przypomnieć. Kilka Nie zdążymy. Dość, dość bezczelnie Platforma Obywatelska próbowała to zawłaszczyć. Wie pan, no, mimo najszczerszych chęci... Trudno po miesiącu coś takiego powiedzieć, bo jest to bardzo dużo wątpliwych nominacji personalnych, ale przede wszystkim te decyzje no, bez e, ustawowego umocowania odwołanie e, na przykład szefa centralnego biura antykorupcyjnego, ten zamach na media zupełnie nielegalny to są działania, no, które nie mieszczą się w kanonie demokratycznej Polityka zagraniczna, prawa. podpowiem panu. Na przykład. No W kwestii polityki zagranicznej e, ostrzegaliśmy przed nominacją Radosława Sikorskiego. Wiemy, że jest to przecież e, polityk, wielokrotnie, który się wielokrotnie kompromitował na arenie międzynarodowej. A w na kwestii, kwestii każdy, wschodniej nie kontynuuje waszej linii? Proponuje, by dostarczyć Ukrainie rakiety e, dalekiego zasięgu na przykład? No to. Póki minister Sienkiewicz mówi o rakietach, Puty jest dobrze. No, mam nadzieję, że nie wróci do swoich niedobrych zwyczajów mówienia Ukraińcom, że mają się poddać, bo inaczej zginą. No, wiadomo, że w interesie Polski jest to, żeby Rosja na Ukrainie nie zwyciężyła. Panie pośle, musimy mam stawiać że... kropka, bo u nas informacje nie już za chwilę. Kwestie, no, nie będą, Bardzo nie dziękuję będą, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Był dziękuję. rzecznik PiS. Y Radosław Fogiel był moim i Państwa gościem. Dziękuję za tę rozmowę.